Dzień dobry Państwu, Telewizja w Polsce.pl. Gorące pytania. Proszę Państwa, od 13 lipca toczyło się przed Trybunałem Konstytucyjnym postępowanie dotyczące wniosku premiera Mateusza Morawieckiego o zgodności niektórych artykułów Traktatu o Unii Europejskiej z polską konstytucją. I wczoraj usłyszeliśmy wyrok i porozmawiamy o tym z panią profesor Anną Łabno, konstytucjonalistką z Uniwersytetu Śląskiego. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Może posłuchajmy na początku fragmenciku, nie uzasadnienia, ale wyroku, który odczytała prezes Trybunału pani Julia Przyłębska, jednej jego części, bo ona jest chyba zasadniczo znacząca dla tego całego wyroku. Bardzo proszę. Punkt pierwszy. Artykuł pierwszy, akapit pierwszy i drugi w związku z artykułem 4 ustęp 3 Traktatu o Unii Europejskiej w zakresie, w jakim Unia Europejska ustanowiona przez równe i suwerenne państwa, tworząca coraz ściślejszy związek między narodami Europy, których integracja odbywająca się na podstawie prawa unijnego oraz poprzez jego wykładnię dokonywaną przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej osiąga nowy etap, w którym organy Unii Europejskiej działają poza granicami kompetencji przekazanych przez Rzeczpospolitą Polską w traktatach. Konstytucja nie jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej, mającym pierwszeństwo obowiązywania i stosowania. Rzeczpospolita Polska nie może funkcjonować jako państwo suwerenne i demokratyczne. Jest niezgodny z artykułem 2, artykułem 8 i artykułem 90 ustęp 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. No właśnie, jeszcze były dwa punkty, które dotyczyły mianowania sędziów, oceny tego mianowania, co jest przecież prerogatywą prezydenta i też uchwał KRS-u. Pani profesor, no wiele osób spodziewało się, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie będzie odbiegał od tych orzeczeń, które miały miejsce w 2005 i 2010 rokiem pod kierownictwem pana profesora Safiana i pana profesora Rzeplińskiego, ale ogromny nacisk najpierw na premiera Morawieckiego, aby wycofał swój wniosek z Trybunału Konstytucyjnego, a potem no wręcz na Trybunał Konstytucyjny, no, powodował swoistego rodzaju niepokój. Pani była spokojna, że to orzeczenie musi w taki sposób wyglądać? Przyznam się, że tak. Ja rozumiem oczywiście napiętą sytuację i nazwijmy to całe zaplecze przygotowywania wyroku i następnie jego ogłoszenia. Natomiast nie ma możliwości, by brzmiał on inaczej. Konstytucja jest jednoznaczna, treść traktatów również jest jednoznaczna. No więc jeżeli słyszymy, czytamy i tak się też dzieje w wyrokach czy postanowieniach Trybunału Sprawiedliwości Unii, że oto Unia ma inne kompetencje niż to z tych traktatów wynika, że wkracza w zakres władztwa zastrzeżonego na rzecz Rzeczypospolitej, no to trudno by inaczej odczytać, porównać przepisy i następnie uznać, jakie one mają walory prawne i co z tego wynika dla nas tu w Polsce. I to, co Trybunał Konstytucyjny wczoraj stwierdził, jest po prostu konsekwencją treści przepisów konstytucyjnych, naszych polskich, i jednocześnie treścią przepisów Unii Europejskiej, na podstawie których ona działa, to znaczy owych traktatów. Pani profesor, wywołało to ogromną histerię po stronie opozycji, ale też natychmiastowy komunikat Komisji Europejskiej. Komisja Europejska napisała, że dzisiejsza ustna prezentacja orzeczenia Polskiego Trybunału Konstytucyjnego budzi poważne obawy w związku z prymatem prawa unijnego i autorytetem. Mamy tutaj ten dokument, który przez komunikat Komisji Europejskiej podtrzymuje Komisja i potwierdza podstawowe zasady porządku prawnego Unii, a mianowicie, że prawo UE ma pierwszeństwo przed prawem krajowym, w tym przepisami konstytucyjnymi, a wszystkie orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości są wiążące dla wszystkich organów państw członkowskich, w tym sądów krajowych. I Komisja Europejska mówi, że zdecyduje o dalszych krokach, jak przeanalizuje dokładnie orzeczenie, pisemne uzasadnienie tego wyroku i nie zawaha się skorzystać
korzystać z uprawnień przysługujących jej z mocy traktatu w celu ochrony jednolitego stosowania i integralności prawa Unii. Wydawać by się mogło, pani profesor, że to, co powinno się zakończyć wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego i pełną jasnością co do tego, jakie nas zobowiązują przepisy traktatów europejskich i wyroki z Trybunału Sprawiedliwości, może być początkiem poważnej wojny z Komisją Europejską. Z pewnością. Z pewnością, dlatego że z punkt widzenia Brukseli jest zupełnie inny od naszego. Proszę zauważyć, że tendencja do eliminowania znaczenia suwerenności państw członkowskich Unii nie jest nowa. My kontynuujemy, znajdujemy się na pewnym etapie procesu, w którym niewątpliwie nasza sytuacja i przecież też paru innych krajów, aczkolwiek zróżnicowana, nie jest jednak łatwa. To, co my prezentujemy, także Węgry, także niektóre inne kraje, myślę tutaj o Europie Środkowej i Wschodniej, to jest próba zachowania swojej pozycji i politycznej, a więc suwerenności, tak jak żeśmy ją okroili, decydując się świadomie na to w 2004 roku, a jednocześnie także niedopuszczenia do tego, byśmy utracili dalsze pola suwerenności, ale również nie utracili naszych realnych możliwości na rozwój społeczny, gospodarczy, bo powiedzmy przecież krótko, to nie jest sprawa absolutnie czysta, jednoznaczna, jeżeli próbuje się narzucać swoją konkretną wizję federalizacji albo wręcz też dążenia do centralistycznego modelu sprawowania władzy w Unii Europejskiej. Stąd też takie dość jednak ostre oświadczenie wczorajsze Komisji Europejskiej. No, nie napawa ono optymizmem z pewnością. No właśnie, jeszcze chyba długa i ciężka droga przed nami, ale z czystego orzeczenia wczorajszego Trybunału Konstytucyjnego wynika, że wszelkie wyroki czy też postanowienia o zabezpieczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu, jeżeli będą dotyczyły tych wszystkich sfer życia gospodarczego, politycznego, światopoglądu, które nie są tak jakby oddane w kompetencje komisji na podstawie traktatu lizbońskiego, na podstawie tych tam 5 czy 6 segmentów, które zdecydowaliśmy się oddać i expressis verbis jest napisane, czego to dotyczy. Czy to oznacza, że te wszystkie wyroki nie będą przez Polskę wykonywane? No, to oznacza, że pole konfliktu jest. Ono jest, ponieważ Komisja Europejska w sposób dość jednoznaczny przedstawia swój punkt widzenia. No i teraz pytanie, na ile potrafimy znaleźć poparcie innych krajów i Europy Środkowej, i Wschodniej, ale także Europy Zachodniej, gdzie od czasu do czasu pojawiają się próby jednak ograniczenia ekspansji władczej organów Unii Europejskiej. Jeżeli to by się nam udało zrobić, mielibyśmy to poparcie, które wydaje się tutaj bardzo potrzebne, bo działać trzeba no, i w sferze prawnej, i w sferze politycznej, to byłyby szanse na zatrzymanie procesu, w którym no, niewątpliwie Unia staje się instytucją inaczej przecież ukształtowaną, inaczej działającą, wbrew traktatom, aniżeli to pomyśleli ojcowie założycieli. No, my jesteśmy teraz w przededniu debaty w Unii Europejskiej na temat jej rozwoju, przyszłości Unii. Na ile będziemy zdolni do tego, by nasze stanowisko było istotnie konkurencyjne w stosunku do działań podejmowanych przez tych, którzy no, prowadzą własną politykę w Unii. No, pani profesor, a czy nie sądzi pani, że znajdziemy takie wsparcie w tych państwach, których odpowiedniki Polskiego Trybunału Konstytucyjnego
podjęły podobne orzeczenia. Mamy Niemcy, mamy Francję, mamy Czechy, Hiszpanię i tak dalej, i tak dalej. No nie można, cały czas walczymy o to, żeby być traktowani równo, na równi z innymi państwami, i coś, co innym uchodzi bezkarnie, gdzie właściwie nie ma żadnej reakcji Komisji Europejskiej. No może poza zapowiedzią, że tam Niemcy, rozpocznie się droga tam ukarania za to, co Trybunał w Karlsruhe orzekł, ale właściwie no to wszystko i ta biedna Polska jest jednak tutaj tym chłopcem do bicia, i być może tamte kraje, które, na które się ciągle powołujemy, że tak samo myślą, że konstytucja nie może być ponad, poniżej prawa europejskiego w tych dziedzinach, które nie są w kompetencjach Unii Europejskiej. Może tam należy szukać wsparcia. Oczywiście, tam należy. I można się tu odwołać przecież do wczorajszego chyba już oświadczenia jednego z kandydatów do prezydentury we Francji, tego konserwatywnego polityka, znanego bardzo, Zemmoura, który wyraźnie stwierdził, jednoznacznie poparł stanowisko Polski. Ale to są wszystko już działania o charakterze politycznym. Jeśli byśmy zdołali takie poparcie uzyskać, a myślę, że ono w narodach wielu krajów Unii Europejskiej, także wśród wielu specjalistów, na przykład konstytucjonalistów niemieckich, było wyrażane, to szanse na zatrzymanie lub ograniczenie tego procesu zmian tak daleko idących w Unii byłyby. Bardzo jestem usatysfakcjonowana tym wczorajszym wyrokiem, bo on pokazuje jednoznaczność kierunku, jaki Rzeczpospolita przyjęła, umocowanie w konstytucji, w przepisach, a więc to wszystko, co jest fundamentem właśnie praworządnego państwa. Polska przecież przez całe stulecie swojej niepodległości podkreśla ideę praworządności. Zarzut, byśmy łamali prawo, łamali traktaty, jest absolutnie bezpodstawny i wynika z tego właśnie założenia, że konstytucjonalizm jest ufundowany na praworządności, na ochronie wolności, ale ochronie także obowiązku stosowania prawa. Panie profesor, ale to nie tylko mamy tutaj dość ostre oświadczenie Komisji Europejskiej, ale mamy także wewnętrzny sprzeciw. No dzisiaj widzę, wchodzę do kiosku i widzę jedną z gazet z wielkim tytułem: rozpoczął się polexit. Wczoraj no histeria po stronie opozycyjnej, polexit, obalenie, w ogóle złamanie traktatu lizbońskiego, piszą ludzie, którzy w życiu pewnie tego traktatu nie przeczytali, bo by tak nie pisali w mediach społecznościowych. Wielka histeria, wiec zapowiadany na niedzielę w poparciu dla Polski europejskiej. No, nie znam takiego kraju, Polska europejska. No w każdym razie w kolejny raz wmawia się opinii publicznej, że to, co zostało wczoraj orzeczone przez Trybunał Konstytucyjny, to jest początek polexitu. Jak pani to ocenia? Papier jest cierpliwy, no tak można byłoby to krótko skwitować. Natomiast o polexicie nie ma absolutnie mowy, o czym świadczą przecież próby reformowania Unii. Bo ja odbieram wczorajszy wyrok nie tylko jako rozstrzygnięcie sporu wewnętrznego, ale także pokazanie Unii Europejskiej, że nawet kraj o krótkim doświadczeniu członkostwa potrafi określić swoje stanowisko, poszukiwać rozwiązań i w żadnym przypadku nie ma podstaw do tego, by to było traktowane jako próba wyjścia. Próba wyjścia wyglądałaby przecież zupełnie inaczej. Natomiast jeżeli się wyraźnie odnosi do treści traktatów tak, jak one są napisane, interpretowane i jak myśmy wyrażali na to zgodę przystępując do Unii, to jak mówić tu o polexicie? To nie ma żadnego związku z polexitem. W wielu innych sprawach przecież nie podnosimy żadnych zastrzeżeń co do sposobu działania. Staramy się wypełniać swoją rolę członka i lojalnie, i w dialogu, ale też jednocześnie z pełnym przekonaniem o swojej pozycji pełnoprawnego członka Unii Europejskiej. I tak jak w 2004 roku przecież były zastrzeżenia zasadnicze większości zdecydowanej krajów członkowskich do konstytucji dla Europy, która przecież w swoim projekcie zawierała normę o
określającą nadrzędność prawa europejskiego wobec całego systemu prawnego krajów członkowskich, tak i dzisiaj my możemy się do tego odwołać, możemy to wskazać, tym bardziej, że przykłady, które też pani redaktor wskazała, są jednoznaczne. No właśnie, zobaczymy pani profesor, jak to dalej będzie wyglądało. Bój chyba się dopiero rozpoczął i on nie będzie łatwy. Nie. Bardzo dziękuję pani profesor Anna Łabna, Uniwersytet Śląski, była państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję pani profesor, a my proszę państwa spotkamy się za chwilę.